Kwadratowy człowiek zdradzał swoją żonę z kobietą, która naśpiła wodę w programie telewizyjnym. Dziewczyna czule zapina aktorowi kurtkę pod szyję. Influencerka wynajmuje dodatkowy pokój w hotelu tylko na swoje ubrania. Mniej więcej tym były wypełnione 2-3 tygodnie mojego życia, ponieważ stwierdziłem, że chciałbym zrozumieć i poznać zasady działania portali plotkarskich. I powiem wam, nie zawiodłem się. I jestem w sumie trochę w ciężkim szoku, ale dlatego, że zmieniłem zdanie na temat tych portali i plotkowania w ogóle. Ale po kolei. Faktycznie tak zerkam na prawo, ale tam nie ma żadnej kartki. Nie wiem, dlaczego tak zerkam. Pokażę wam. O, nie ma żadnej kartki, tylko tak po prostu zerkam, przepraszam. Rozpocząłem swoją przygodę od ściągnięcia odpowiedniej różowej aplikacji. Która informowała mnie za każdym razem, kiedy w wielkim świecie wydarzyło się coś ciekawego. Kiedy Magda Gessler narzekała na swoje zarobki, byłem tam. Kiedy Paris Hilton płakała u fryzjera, płakałem razem z nią. Kiedy Gigi Hadid wchodziła półnaga na imprezy, mógłbym tam być. Za to, kiedy ja kończyłem czytać te wszystkie perypetie gwiazd, gwiazdeczek i nie wiem kogo, to czułem, jakby przez moją głowę przejechała wielka śmieciarka pełna zdrad, ciąży, błyszczyku, sukienek. I żeby nie szczędzić wam metafory, czułem, jakby to był taki czysty, rozgrzany kał, który wlewam sobie do czaszki. Nastawimy sobie timer od razu. Kurwa, no nie wierzę, ja pierdzielę. Wtedy doszedłem do wniosku, że źle się to zabrałem, że coś robię nie tak. Nie rozumiałem, i być może część z was też nie rozumie, dlaczego ludzie czytają na temat życia gwiazd. Dlatego sprawdziłem. Profesor Daniel Kruger z University of Michigan twierdzi, że to, że chcemy wiedzieć o życiu ludzi z wysokim statusem, to bardzo stara cecha naszego gatunku, którą dzielimy, uwaga, z innymi naczelnymi. To trochę tak jak z opieką nad dziećmi, albo z wrzucaniem na media społecznościowe informacje, że przebiegło się maraton. To jest po prostu zbyt głęboko zakorzenione w naszej naturze. Ludzie prędzej zaczną zjadać swoje potomstwo, niż nie poinformują znajomych o tym, że biegają. Ta ciekawość w stosunku do gwiazd, celebrytów, nieważne, pomagała i do dziś pomaga nam odnaleźć się w społeczeństwie. Czyli tak, obserwujemy, co robią sławni ludzie, sprawdzamy, jakie to wywołuje reakcje i na tej podstawie dochodzimy do wniosków, żeby nie robić sobie implantów piersi i żeby nie mówić na głos o swoim związku, publicznie. Brzmi głupio, ale w sumie ma sens. I potwierdzają to m.in. egipskie hieroglify, z których odczytano historię pewnego generała, który... Nie. Plotkowanie mamy więc prawie dosłownie we krwi i potwierdzają to m.in. egipskie hieroglify, z których odczytano taką historię. Pewien król bardzo często udawał się na spotkanie z jednym ze swoich generałów. Dziwnym trafem głównie w nocy. I wszystko wskazuje na to, że omawiali tam jedynie strategię podboju własnych serc. W sumie pewnie nikogo by nie zdziwiło, gdybyście taką historię przeczytali w jednej z kolorowych gazet, co nie? Ale tak się składa, że jest wyryta na kamieniu sprzed 5000 lat. Richard Weiner, autor 23 książek o mediach, komunikacji, PR-ze i oczywiście plotkach, twierdzi, że dzięki nim ludzie dowiadują się, co inni myślą o obyczajowości, jakie panują zasady i konwenanse w społeczeństwie. Jak traktujemy zdradę? Jak to, że ktoś jest gejem? Jaki mamy stosunek do pieniędzy? Czym różni się zdrada, gdy popełni ją kobieta, a czym gdy mężczyzna? Czy kobiety naprawdę lubią drani? Czy tylko dranie rozpuszczają takie plotki, bo są draniami? Dranie. Wtedy pomyślałem, okej, to może mieć sens. Wróciłem do czytania, ale tym razem czytałem nie tylko artykuły, ale również komentarze. Po pierwsze, czasami są naprawdę śmieszne. Weźmy na przykład komentarze pod takim tekstem. Kim jest X? Kim jest X? Oczywiście było nazwisko, ale je sobie usunęliśmy. Najmniej znany z uczestników najnowszej edycji Agenta. Musicie przyznać, że już tytuł jest mocny. A komentarze? Kim jest? Nikim ważnym. Widać, że facet się sobie bardzo podoba. To ten chłopak Kwiatkowskiego? Oj tam, w każdej edycji musi być jakiś gej. Z taką troską, czujecie? On chyba musiał dopłacić, żeby wystąpić. Na bank gej. Każdy gejzer i lewak mile widziany w szmatławych produkcjach fabryki gówna rodem z... Pedalion na 101% albo wnuk wpływowego bolszewika. I abstrahując już od poziomu i monotonii tych niby obelg, ale użycie takich stwierdzeń jak gejzer, pedalion i na 101% wnuk wpływowego bolszewika. To dużo mówi o społeczeństwie, naprawdę, to dużo o nim mówi. To powinno być jakimś muzeum, serio. I pozornie to może nie być pouczające, ale na tej podstawie możecie wywnioskować, jaki styl zdjęć, no bo tylko na podstawie zdjęć ludzie pisali te rzeczy, mega się ludziom nie podoba i jest uważany za niemęski. Po drugie, zauważyłem, że jest nieproporcjonalnie dużo komentarzy negatywnych, które zrównują celebrytów z ziemią, jak babcia twoje urojenie o diecie podczas rodzinnego obiadu. Ale to akurat nie jest przypadek i jest za to odpowiedzialny 6 lat niemieckiego.
Schadenfreunde, Schadenfreude, no przepraszam, przepraszam. Schadenfreunde. I może nie wszyscy znamy to słowo, może nie wszyscy potrafią je wymówić, ale na pewno wszyscy znamy to uczucie, kiedy klasowy lizus albo ulubieniec szefa dostaje jedynkę, zawala projekt lub po prostu wywala się na ryj i łamie nogę. I to uczucie jest szczególnie silne w stosunku do gwiazd i celebrytów, ponieważ czujemy, że oni też popełniają błędy, że wcale nie są tacy wyjątkowi i że nie są nietykalni i to podnosi nas na duchu. Więc jak ktoś sławny wywali się na głupi ryj, to satysfakcja jest tym większa. Surfując dalej po krainie błyszczykiem i szminką płynącej, trafiłem na mega ciekawe wystąpienie Elaine Louis, która jest szefową lindsaygossip.com i takim można powiedzieć guru plotek. Elaine zwraca uwagę, że pomimo iż plotki są bardzo stare i zakorzenione w naszej naturze, to mają mega słabą opinię. I to w sumie prawda. Nie bez powodu największy portal plotkarski w naszym kraju ma slogan "Nikt nie czyta? Wszyscy wiedzą". To trochę tak jak z masturbacją, sikaniem pod prysznic, robieniem sobie 20 selfie, obczajaniem swojego odbicia w każdej witrynie, jedzeniem czegoś, co spadło na podłogę, obczajaniem Instagrama byłych, ignorowaniem wiadomości przez kilka dni i jedzeniem porówek z Nutellą. Jesteśmy tylko ludźmi, pogódźmy się z tym. Elaine zwraca też uwagę na to, Elaine zwraca też uwagę na to, że z newsów plotkarskich bardzo często wyrastają mega poważne dyskusje, które później zmieniają społeczeństwo. Jak chociażby sprawa Harvey'a Weinsteina, która później przerodziła się w międzynarodowy ruch MeToo. Porównuje ona nawet plotkowanie i świat wokół niego do sportu. I to nie w tym znaczeniu, że plotkowanie jest sportem, tylko że sport i plotki to bardzo duże i ważne elementy naszego życia, które wpływają na społeczeństwo. Ale tutaj uważam to za drobną przesadę, ponieważ zasadniczo sport jednak nie robi nikomu krzywdy poza sportowcami, no i czasami pokieruszuje jakichś tam kibiców. A plotki bardzo często mogą zniszczyć życie niewinnych ludzi. Ale jestem mega ciekawy waszej opinii, więc proszę o jakąś wojnę w komentarzach. Powiem wam szczerze, kiedy zaczynałem pisać ten tekst, chciałem się trochę ponaśmiewać z portali plotkarskich, bo nie lubiłem ich i stwierdziłem, że czytanie ich jest żenujące. Ale teraz, kiedy coś już o nich wiem, rozumiem, że odpowiadają na bardzo starą i istotną potrzebę, która jest w nas. Także jeżeli nie zakłócają czyjejś prywatności, korzystają z rzetelnych źródeł i nie chcą kogoś celowo zniszczyć, no to w sumie są okej. Ale jestem mega ciekawy waszej opinii, więc piszcie komentarze. Poza tym w komentarzach napiszcie jakiś swój problem. Może nie taki bardzo osobisty, ale jakiś problem. Może coś wymyślimy. I co? Subskrybujcie. I cześć!